Ostatnio na Instagramie napisałaś o zmianach. Ja chciałam zapytać, jakie to są zmiany? Muszę ci powiedzieć, że ja od paru miesięcy, a już od tygodni ostatnich, to bardzo mocno przygotowuję mój nowy projekt SOS, Sablewska od stylu. I ten, to SOS to jest też takie hasło, które ma być oczywiście skrótem nazwy mojego programu, ale tak naprawdę mam mieć drugie dno, czyli właśnie to pomaganie. Ja bym chciała pomagać jeszcze większej ilości ludziom i muszę ci powiedzieć, że ten nowy projekt to będzie taki projekt, który pięknie będzie ewoluował, będzie się zmieniał i będzie uświadamiał, czym jest styl w Polsce. Ostatnio też na Instagramie, zdaje się, napisałaś, że już nie musisz nikim się zajmować, to ja mówię w kontekście tej sytuacji z Dodą. Ja nie chcę pytać o tą sytuację, o cenę, bo myślę, że już wszystko zostało w tej kwestii powiedziane, ale chcę zapytać, czy ty się teraz właśnie lepiej czujesz w takiej roli, w jakiej jesteś? Ja muszę ci powiedzieć, że jestem w bardzo dobrym momencie swojego życia zawodowego. Zamieniłam muzykę na modę, teraz zamieniam modę na styl. Kiedyś zamieniłam gwiazdy na zwykłe Polki i to były dobre zamiany, to były dobre zmiany i szczerze ci powiem, bardzo się cieszę, nie boję się zmian i mam coraz więcej odwagi, kiedy wracam wstecz i przypominam sobie te momenty, kiedy wahałam się, czy podjąć się nowego wyzwania, czy nie. Zachęcam bardzo do zmian i zachęcam do tego, żeby się nie bać, żeby przekraczać granice komfortu, bo tylko wtedy, kiedy nam nie jest dobrze, to wtedy walczymy o siebie. Jak walczymy o siebie, to wygrywamy.